Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w piątym update'cie projektu Zero Kolorówkowego. Słuchajcie, jest wcześnie rano, a jest taki upał, że to się w głowie nie mieści. Mam nadzieję, że nie rozpłynę się, ale też wiecie, no nie chcę, żeby ten filmik trwał za długo, więc przechodzimy od razu do rzeczy. I pierwsza rzecz z mojego projektu Zero, którą słuchajcie, używam od pół roku i jeszcze w dalszym ciągu nie zużyłam, jest to Too Faced Hangover Baza. W zeszłym miesiącu waga wynosiła 31,92 grama, w tym miesiącu mamy 26,94, co oznacza, że zużyłam niecałe 5 gram. To nie jest dużo, bo zużywałam zdecydowanie 2-3 razy tyle. Natomiast ja w okresie, kiedy jest już gorąco, są upały, praktycznie się nie maluję, żeby nie powiedzieć, że się w ogóle nie maluję. Więc no te zużycia nie będą, wiecie, jakieś mega duże i tak samo będzie przez całe lato. Był moment, że zastanawiałam się, czy nie zrezygnować, nie zrobić przerwy, a potem doszłam do wniosku, że na pewno od czasu do czasu i tak pomaluję się, jeżeli chodzi na przykład o nagrywanie filmiku stacjonarnego, więc każde najmniejsze zużycie jest jakimś sukcesem, więc no chyba raczej zostawię. Wybaczcie, będę tu machać, bo jest naprawdę gorąco. Drugi produkt jest to Gosh CCC, czyli rozświetlacz w kredce, którego zostało mi dosłownie jeszcze tyle. Więc powiem Wam, że go ładnie zużyłam, jak na to, że on był niemalże taki o. Ale no, jest to rzecz, wiecie, kremowa mimo wszystko, ale nie zużywa się nie wiadomo jak szybko. W zeszłym miesiącu waga wynosiła 9,65 grama, w tym miesiącu mamy 9,60, co oznacza, że zużyłam zaledwie 0,05 grama, co nie jest niestety jakimś wielkim wyczynem. Kolejny produkt, jest to produkt, który mam na ustach, a mianowicie błyszczyk od Fenty Beauty w kolorze Fenty Glow. I nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, że ja go już naprawdę ładnie zużyłam. I generalnie no mniej więcej tyle go jeszcze zostało. I mój problem polega na tym, że nie wiem, jak ja mam się dostać do tego dołu, bo no jakby ta pacynka tam nie sięga, więc nie wiem, czy będę wyciągała jakimś pędzelkiem, czy po prostu w momencie, kiedy już wszystko ze ścianek zniknie, go po prostu się pozbędę. Szczerze powiem, że nie mam ochoty się bawić nim. W zeszłym miesiącu waga wynosiła 14,60 grama. W tym miesiącu mamy 13,82 grama, co znaczy, że zużyłam 0,78 grama. To także nie jest dużo, no ale już przed chwilą Wam tłumaczyłam, czym to wszystko jest spowodowane. Czwarty produkt jest to make-up od Rival de Loup, jest to ten Hyaluron Make-up, którego naprawdę, słuchajcie, zostało już, jak widzicie, niewiele. Natomiast no, tu po raz kolejny, kiedy są upały i ja maluję się do filmiku tylko i wyłącznie, to używam tak jak dzisiaj tego Tinted Beauty Cream od Essence z serii Hello Good Stuff, a nie podkładu, także no też go w sumie, no zużyłam go trochę, ale w zeszłym miesiącu był zdecydowanie większy postęp, a mianowicie waga wynosiła w zeszłym miesiącu 56,47 grama, w tym miesiącu mamy 52,24 grama, co oznacza, że trochę ponad 4 gramy zużyłam, co jest też mało. Kolejnym produktem jest produkt w kremie z Maka. Mój naprawdę ulubieniec, słuchajcie, patrzcie, on już jest tak płaski, ja go naprawdę ładnie zużyłam,
No natomiast jest to produkt, którego formułę ja bardziej preferuję na chłodniejsze miesiące. Zresztą sam odcień jest bardziej taki, wiecie, jesienno-zimowy, a nie letni. Dlatego też go dzisiaj na twarzy nie mam, pomijając fakt, że mam taki no make-up make-up. W każdym bądź razie jego waga w zeszłym miesiącu wynosiła 21,72 grama. W tym miesiącu mamy 21,30 grama, co oznacza, że zużyłam niecałe pół grama. Mało, dlatego że prawie po niego nie sięgałam, a może powiem tak, rzadko po niego sięgałam, dlatego że zaczęłam z racji tego, że mamy już, no powiedzmy, lato, no to zaczęłam używać róż od NAM, wkład taki, który mam, no i ten poszedł trochę w odstawkę. Kolejny produkt, czyli szósty już, jest to Essence Glow Glow Go Instant Highlighter Dewy Finish in Seconds, czyli po prostu rozświetlacz w płynie, który wprowadziłam w zeszłym miesiącu z wagą 12,80 grama. W tym miesiącu mamy dokładnie 11 gram, co oznacza, że zużyłam 1,80 grama. Co wcale nie jest mało jak na tego typu produkt, z tym, że ja, słuchajcie, używam go nie w roli rozświetlacza, a rozświetlającej bazy. Tutaj na te miejsca sobie go wklepuję przed nałożeniem podkładu i w tym sposobie sprawdza mi się on najlepiej. I do tego ładnie właśnie podbija, że ten podkład wydaje się być taki bardziej rozświetlony. Co my mamy dalej? Mamy fixer od Catrice z serii Clean ID. To jest Prime and Fix spray, którego też wcale dużo nie zużyłam. Ale słuchajcie, to ma, ja wam pokażę, nie wiem na ile kamera to odda, ale to ma tak delikatną mgiełkę, że... O, dla odświeżenia, że tego się bardzo mało wydostaje, przez co też nie zużywa się on tak szybko, jak wszystkie inne, które do tej pory miałam. Waga w zeszłym miesiącu to 82,60 grama. W tym miesiącu mamy 67,71 grama, co oznacza, że zużyłam niecałe 15 gram. Dużo, ale jestem nauczona, że zużywam dużo więcej tego typu produktu. Ósmy produkt, który mamy, jest w nieoryginalnym opakowaniu, a mianowicie jest to puder od Laura Mercier. Tak wam pokażę. Ja już wam kilka razy mówiłam, że ja bardzo lubię wyciągać te wieczka w pudrach i maczać gąbkę, bo ja pudrę sypkie najbardziej używam pod oczy. I w zeszłym miesiącu było go 39,17 grama, w tym miesiącu jest 37,15 grama, co oznacza, że zużyłam lekko ponad 2 gramy i po tym możecie zobaczyć, że no nie malowałam się nie wiadomo jak często. I dziewiąty produkt, który jest produktem ostatnim, bo zaraz powiem wam, co zużyłam, jest to, hopla, widzicie, spadły mi teraz, jest to miniaturka różu Orgazm od Narsa. Róż, który ja używam w roli cienia do powiek, bo tak mi się on najlepiej sprawdza. W zeszłym miesiącu jego waga wynosiła 13 gram, w tym miesiącu mamy 12,83 grama, co oznacza, że zużyłam 0,17 grama, co też nie jest nie wiadomo jak dużo, no ale nie zmienia to faktu, że kilka razy na oczy go nałożyłam. A produkt, który zużyłam i z tego się niesamowicie, słuchajcie, cieszę, był to puder od Trended Up z tą taką wystancowaną różą, którego po prostu nienawidziłam. Nienawidziłam go, bo on dla mnie nie robił nic, był niesamowicie mocno zbity, więc ciężko się go nabierało.
No i tak, i cieszę się, że go zużyłam i nigdy więcej bym do niego nie wróciła. Nie wiem, czy on jest w standardowej sprzedaży, czy nie, ale no, jak mówię, wrócić na pewno bym do niego nie wróciła. I słuchajcie, to był jedyny produkt, który udało mi się zużyć od zeszłego miesiąca. Więc mamy 9 produktów i postanowiłam, że na okres letni nie będę wprowadzać żadnych nowych produktów, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jak już się ochłodzi, już przyjdzie wrzesień, wtedy wprowadzę nowe produkty, jeżeli coś jeszcze dodatkowo miałabym zużyć. Jeśli nie, to po prostu pojawi się jeden nowy dodatkowy produkt. No ale do tego momentu na okres letni nie widzę sensu po prostu, żeby to robić. No więc tak, moi drodzy, starałam się, jak mówię, jak najszybciej przez to przejść, bo się tutaj rozpływam, więc żegnam się teraz z Wami. Życzę Wam miłego, pogodnego albo i nawet gorącego dnia, takiego jak u mnie. I zapraszam Was na kolejne filmiki. Do zobaczenia. Pa, pa!